odcinku z gry Minecraft, ale cały świat to ocean, udało nam się odnaleźć diament i stworzyć diamentowy kilo. A w dzisiejszym odcinku wraz z Szakiem oraz JJ-ką udamy się w podróż w nieznane w poszukiwaniu przygód oraz zaginionych skarbów. Jak widzicie, już siedzę w swojej łódeczce, jeżeli stawicie w tym momencie łapeczkę w górę, ta łódka zacznie bardzo szybko płynąć. Uwaga, raz, dwa, trzy, klikamy! Wow! I to mi się podoba! Teraz ja za chwileczkę będę na końcu świata. Także moi drodzy, wy wpijajcie na pixyshop.pl, subskrybujcie kanał i lecimy z odcinkiem. Woo! Wyrzucam. Nie, tu do skrzyni. JJ-ka, nie igraj z ogniem. Oddaj ten redstone polubownie, tak? Dogadajmy się jakoś, negocjujmy. Nie, nie podchodź, nie zbliżaj się. Negocjujmy, tak? Nie zbliżaj się. Szaku, z drugiej strony ją. Nie zbliżajcie się, bo to wyrzucę. Zrobimy wszystko, co chcesz, naprawdę. Z drugiej strony ją zajdź. Zajdź ją z drugiej strony. Nie zawaham się go użyć. Ogłusza ją. O, ty dawaj to! Nie, do wody. Byłem już przy niej, co ty zrobiłeś? Ach, dobra. JJ-ka, ostatni raz. Żartowałam. Takie pranki, tak? To się nam przyda do bardzo skomplikowanych budowli, na przykład do naszej pierwszej tratwy, która będzie zasilana silnikiem motorowym. Dobra, tak, ciekawe, ale jestem ciekawy, jak to zrobić. No. Normalnie! We mnie nie wierzycie? Dobra. Słuchajcie. No mnie już głowa boli od spania na tym twardym czymś, więc zbudujmy sobie jakieś normalne, jak cywilizowane ryby i marchewki. Domek, tak? Zbudujmy sobie domek. JJ-ka, jaki ty byś chciała domek? Normalny, prosty czy jak? Nie, no gdzie? Ja bym chciała taki duży, przede wszystkim przestronny, tak się mówi? Tak. Po trzecie, nowoczesny, inteligentny, smart dom. No. Smart dom. Z widokiem na motorówkę Farela. Nie ma problemu. Z widokiem na ogródek Szaka. O, Szaku, przyniosłeś też świerkowe deski, git. Dobra, to może ze świerkowych desek? To chyba nie będzie takie nowoczesne, inteligentne. Dobra. Żartujesz sobie ze mnie. Każdy ma mieć swój pokój, czy jak? No, tak. Jeszcze może być jeden pokój dla Joysticka i Eevee, bo ja ich tu kiedyś ściągnę. Dobra, dobra. To okay. Są to twoje wymarzone Malediwy? Ja tu podłogę dobuduję. Okej. Okay. JJ-ka, tyle metrów kwadratowych ci starczy? Ja tu będę nadzorować tą budowlankę, nie ma, że będziecie tutaj robić jakąś fuszerę, odwalać. Okej, okej. Dobrze, JJ-ka, gdzie mają być drzwi? Tu? No, gdzie tu? No nie, o jest. No co, idealnie. No dobra, mogę być tutaj. Mamy drzwi, okej, okay. Jest zarys naszego domku. JJ-ka, czy ma być dwupiętrowy, czy jednopiętrowy? No tutaj się chyba trzy pokoje nie zmieszczą, tak. No ej, no kurde, zobacz, jak mamy tutaj mało przestrzeni, no co ty wymyślasz? Dwupiętrowe ma być. Albo trzypiętrowe. Szaku, czy ty budujesz z płytek, czy z całego? Ze strychem jeszcze. Nie, z płytek, spokojnie. Dobra, okej. Okay. No kto mi ogródek zniszczył? Ja bym chciała mieć swoją tą wędzarnię ryb. Wędzarnię ryb, tak? Aha. O gościu. JJ-ka, możesz rozwalić ten piecyk i crafting i przenieść, w którym miejscu chcesz w domku mieć kuchnię. Jaki Farel idzie? Bardzo przyjemnie. Okej, no widzę, że tu praca w re, nawet tak, no już się tutaj... Kobieto, my już tu fundamenty wylali. Po tej stronie. Troszeczkę mi dobra, ja bym piecyk potrzebował. Gdzie jest ten piecyk? Pani coś mi zeszło, poziomica krzywa była. Co pani o tym myśli? O nie. Nie mam pieca. No bo żeś gdzieś już popsuła go. Farel zniszczył. Czyli JJ-ka jak robi przemeblowanie, to piece niszczy, znikają. Pewnie poszedł na dno. Nie wiem, gdzie jest ten piec. Farel ma drewno, bo by się przydały patyki. Farel ma drewno, ale buduje, o, chatę JJ-ce. Jakbyś dwa rzucił, byłoby spoko, tak miło nawet. Raz, dwa. Nawet dobrze wam to idzie, no. Dziękuję bardzo. Dobra, proszę panią, zabrakło funduszu, żeby dokończyć budowlę. No niestety. Ile ja ci zapłaciłam za to, żebyś ty to zbudował? No jeszcze nic nie zapłaciłaś, przecież ja to na zeszyt buduję. Wszystko wydałeś na szprotki pewnie. Na szprotki, ta. Od razu szprotki. Na rozdymki. Dobra. OMG. Proszę pani. Tak. Te schody też mają iść do góry, jo? Tak, oczywiście. A czy pani pasuje w domu, żeby była taka ładna glazura? O. Mogę zobaczyć. Przecież to jest piasek zwykły. Jaki piasek? To jest klinkierowe, eleganckie. Nowoczesne kafelki. A to jest sprowadzane prosto z Ameryki. Prosto z dna oceanu sprowadzane. O kurde, panie, coś mi te schody nie wyszło. No dobrze. Idą? No jakoś tak krzywo zeszły. Panie, bo tu noc nas już zastała, a my dalej nie mamy gdzie spać.
I tak pani nie ma na czym spać. Dobra. I tak nie będzie. Mi się wydaje, że jest spoko. Na razie zarys chatki jest idealny, drzwi no, są. Patrzcie, jakbyśmy się tak położyli spać, to mamy widok na gwiazdy. No dlatego pani takie zrobiłem fajny sufit. A, ja mogę dla astronautów. Mi co? Pasuje. Mi tu pasuje. To będzie moje lokum. Okej. Okay. Jak Harry Potter? Tak, dokładnie. Ze Gretkiem sobie to zamieszkamy. No i dobra. Dogadani, dogadani. Okej. Okay. Panie Szaku, możemy drugie piętro już zaścielić też? Coraz bardziej mi się podoba, no. Dobra, a mi się nie podoba. Słuchajcie, przenosimy skrzynkę. Uwaga. Podejść, podnieś i podnieś itemy. Dobra, udało się. Wszystko wziąłem. Ty masz wszystkie. Tak wszystkie naprawdę. Itemki ja podniosłem. Dobra. Pyk i pyk. Proszę. Co ale potrzebujemy pięknie. Teraz zrobić? Coś wyłowić. Raczej coś zdobyć. Jedzonko? Jedzonko, między ty innymi. Tylko byś jedzonko jadła. Tylko jedzonko. Tylko robimy jedzonko. Grilla na nowej chacie. Parapetuwa. Nie no, musimy udać się gdzieś w podróż, tak? Jak ta łódka nasza w porcie jest? Jest łódka? Ja się boję tych naszych podróży, tak szczerze mówiąc. Co my potrzebujemy, aby wybrać się w podróż? Na pewno żelazny kilo, bo może natkniemy się na diament. Potrzebujemy Uda, jakąś siekierkę. Czy pani czy Jake'a ma siekierkę? Tak. Ma pani? A gdzie pani ma crafting table? A właśnie tu jest. Tu. Czemu tam stoi? Sam postawiłeś, sam go postawiłeś. Ja nie, proszę mi tutaj nie wprowadzać w błąd. Bo ja, on mi kazał postawić tam, gdzie ja chcę mieć kuchnię, a później na kuchni zbudował schody. No, okay. No, niechcący, tak? Nie żeby specjalnie, ale zwyczajnie przez nieuwagę akurat te schody w tym miejscu wyrosły. Proszę. A mogę sobie wziąć ten kilo diamentowy? Nie. Czemu? To jest jedyny. A ty jesteś sierota, gdzie masz swój hełm, żeby ci na głowie nic nie spadło? Dobra, mamy szkło! Zgubiłam go już dawno! No właśnie. I po złotym hełmie, kurczę. Ej, ja mam mapę, stary! No tak, przecież ją znaleźliśmy. Mapa skarbów! Czy Jake'a, nie, to nie jest mapa weź skarbów. Sobie w rękę i zobacz! Widzisz skarb? No nie wiem. Jest skarb tam! Serio? Pokaż! Tam jest skarb, pokaż. W tą stronę. Ej, serio? No jak? Pokaż to. Nie no, nie wierzę. Przecież normalna mapa była, jak to miałem w rękach. Mapa skarbu. Coś tam jest. No. Płyniemy. Dobra. Kto ma mapę w ręku i prowadzi? Ścigamy się. Dobra, Szaku, prowadź. To jest nasz skarb? To? Nie, tam jest skarb, tamtą stronę. No Szaku, co ty nie umiesz map czytać? No, dajcie sobie tak kamerę do góry, może coś na dnie znajdziecie, jakiś statek znowu. Patrz, stoj, skrzynka! Widziałem. Jak skrzynka? Gdzie? Valenura. No zobacz. Stary, skrzynia. Masz Valenura. Co masz? Papier, kolejną mapę, jedzenie, pszenica i węgiel. Dobrze, wyciągaj. Mam. No. Też mogą być skrzynki. Chodźcie, zobaczymy. No, mogą być skrzynki. Szaku, bo się utopisz. Dobra. Się utopię. Nauczyłem się pływać ostatnio. Gdzie także płyniemy, Szaku? Gdzie ty jesteś? No to obok, halo, to bierz łódkę, na co ty wpław pływasz? Dawaj, łódka, bierz szybciej. No, tutaj są jakieś ruiny, tak? Co to jest? Jest lawa. Właśnie jakieś ruiny. Jest skrzynka, stary. My tu byliśmy, nie? No nie właśnie. To dawaj, dobra, nura. Dawaj, nura. Ja pozyskam tych trochę. Jest pszenica i kolejna mapa. I kolejna mapa? Pszenica jest? Tak, i weź tą mapę. Biorę. Ej, dobra, widzę skarb. Chodźcie. Jaki skarb ty widzisz? Gdzie widzisz skarb? Na mapie, widzę znacznik. Chodźcie. Dobra, dawaj, płyniemy za Szakiem. Ej, pająk się zrespił u nas, ale to. O, będzie sieć. Dobra, spoko. Jest, patrzcie, jest skrzynia. Delfin! To jest skarb! Delfin! Gdzie delfin? No delfin! Delfinek! Wyskakuje do niego! Pływać z delfinami. Siema delfin! Dawaj go! Siemadero! On się może w nas zakochać, bo delfiny się zakochają w ludziach. Patrz! Nie. Tak. E, kogoś z nas polubił, patrzcie. Ale słodko. No mnie polubił. Siema! O ta, pan rybka. A ciebie od razu. No jak, pana rybki, wszystkie delfiny lubią pana rybkę. Tak, dobrze, to nie lubi pana rybki. A jak się z nim pływa? No, mówisz mu siema, dajesz mu marchewkę. A, marchewki, nie mamy marchewki, dobra. Marchewki delfinowi, no na pewno. Na czym się delfiny karmi? Oczywiście, że marchewką. Rybami takimi śmierdzącymi. Dobra. Dlatego farela robi. O! Dobra. Skrzynka, co to jest za biomik? Racja. Elo. Co my? Wow, drewienko. No i rybka, ta delfinka. I chlebek. Widzieliście, jak ten delfin podskoczył? Ładnie. Mam rybkę dla delfinka. Delfin, chodź! Cip, cip, taś. Jak się bawa delfiny? Weź zróbek delfin. Delfin. Gada po delfinowemu? Nie wiem. Delfin chyba uciekł, się wystraszył tego twojego gadania. A, dobra. Najgorzej. No. Robi się już jasno! Oh my god! No, robi się już jasno. Słuchajcie, musimy jeszcze coś znaleźć. Bo na razie, co my znaleźliśmy? Nic, jakiś opuszczony statek by się przydało znaleźć, nie? Chodźcie. Tak. Gdzie jest farel?
No właśnie, żeśmy się zgubili już. Ale chodź pod domek, my jesteśmy pod domkiem. My jesteśmy płynę pod chatą, czekamy. Dawaj, bo masz klucze, czekamy. Klucze od chaty? No. Dobra, no. jestem. Elo! Jesteście gotowi? Umówmy się, że płyniemy cały czas prosto. W którym kierunku? Tam. Tam? Na pewno tam? No, nie, słońce nie razi w oczy, więc można... Dobra, no to go. Cały czas prosto, JJ-ka w ogóle nie w tym kierunku zaczęła popłynęła już. Patrzę pod siebie cały czas, nie? Żeby... No ja cały czas patrzę, no, żeby jakąś skrzynkę może zauważę. Ja dopiero zaczynam. Mamy coś tutaj, jest! Jest to... coś! Co? Statek! Statek, tak? Ej, kolizja! Statek! Kolizja! Wchodzę do środka. Jak skrzynka, statek? Ze skrzynkę. Skrzynia. Marchewki! Co? Marchewki? Cztery marcheweczki i pszenica. Co wy gadacie? Tam jakieś buty, weźcie je, bo ja nie mam miejsca. Nie no, zginę, muszę uciekać. O gościu. Dawaj z tej siekiery. Niby ale siekiera żelazna nie idzie nic, stary. To byś przeszedł normalnie. Na kontrolu. Nie no, serio? To po co ja tam to kopałem? O nie, no nie da się. Szaku miał skamową na skrzynkę, widzowie, nie? Oddawaj skrzynkę. Jaką skrzynkę? No to masz rzeczy w niej. To więcej resztę. Ja tylko marchewki chciałem do mojej farmy. Do naszej farmy. Do przyjacielu. Mojej, tak, no naszej. Ej, to są buty zenchantowane. Serio? Ona przed pociskami. A będziesz niż szybciej biegał? No, ty zazdrosny. No, oczywiście, że zazdrosny, a co ty żeś myślał? Ale tu jest pięknie, gościu. No, bo to jest ciepły ocean, stary. To jest cieplutki ocean, płyciutki. Może rekiny znajdziemy. Są rekiny w Minecrafcie? Nie, ale może je znajdziemy. Czekaj, mam coś. Nie, to chyba tylko taka skała. Nie, jest coś! Chodźcie. Patrzcie, tutaj. Jest coś, no. Ale tu jest głęboko. Tutaj musimy uważać, nie? Dobra, to skaczemy. No, a jak? Hop! Woo! Nie, zombie, uwaga! Uważajcie, bo one mogą być harpuny. Lej go. To są z Titanika ludzie. Dobra, leży. Zabiłeś łowca potworów, szaku, koks. Dobra, co tu będzie? Jest skrzynia. Uważaj, Jake'a, tyłka nie przypal. To jest napierśnik skórzany. Chce ktoś? Bo ja mam buty, to... No jasne, że tak. No, Farel, wstań. Padam. Nie, no dobra. Padłeś? Niestety tak. Podnieście moje itki. Jestem, mordo! Jezus. Jest, nie ma. Wpław, stary, ciężko się płynie, nie? Oj, chłopie, no i czas zginąłeś. Dajcie itki, cokolwiek. Ale kondycję będziesz miał później. Chociaż siekierkę kill-off mi dajcie. Ale mam dobrą wiadomość. Farel, zginąłeś, ale zyskaliśmy coś. Co dostałeś? Patrz, pod nami jest zatopiony statek. Co? Gdzie? No, patrzcie tutaj. Ta dziwna skała to jest statek. To był statek? To jest statek i ma dużo skrzynek. Wale nura. Jest pierwsza skrzynka. Tu są też klapy, otwieram klapy. Tu pod spodem. Nie widzę nic. Jest. Tu jest w środku, tu jest w środku. Mam. Stary, ile rzeczy enchantowanych! Proch, zupy! Ziemniaczki! Do góry! Padnę, zginę. Żyję. Żyje, to jest straszne! Zobacz! Cały set enchantowany! Jak ty wyglądasz? Wow, ale zazdro! Mam trującego ziemniaka nawet, stary! Patrz, masz prawie cały set, łap buty! Teraz to będziesz, kurczę, full wypas! Ja mi się wydaje, że to trzeba dać, wiesz co? Najbardziej narażonej na śmierć osobie w tej gierce. JJ-ka? JJ-ce, tak, ale to dopiero w domku. Stary, mam proch od creepera, proch! Widzę tylko rafę koralową, ale tutaj, stary, jest coś! Jest, budynek jakiś. Jest, stój. Jest coś. No budyneczek widzisz? Pod wodą. Dobra, nura dajemy. Zombiak! Zombie. Leję go. Leży, zabiłem, hama. Dobrze, łowca potworów. Nie ma tu żadnej skrzynki. A skąd wiesz, trzeba może przekopać? Nie, jest, latarnia! Nie. Ale skrzynki nie ma, to niestety prawda, no. Nie ma. Oszukali nas. Ale że mi się tak zbroja świeci. Dobra, jestem mega skupiony. Póki co płyniemy dobrze, jest. Widzę statek, tak jest, jest dobrze, wracamy. Dobrze jest, masno jest. Rekin! Co? Nie, dobra, to delfin. Jezu, nie strasz. Faktycznie rekin. Jest delfinek. Płynie z nami! Tak, do domu do nas płynie. Dobra. Powiem wam tak, piękny zachód słońca, podziwiajcie, jaki piękny zachód. Szaku, ja nie widzę tej naszej chaty. To jeszcze kawałek. No, chyba do nas mówisz, że źle płyniemy. Tak. My już nigdy nie wrócimy do domu. A był taki piękny. Stały tylko fundamenty. Widzę go, widzę. Gdzie? Przed nami.
Jest! Zobaczcie, jak on wygląda pięknie! Ła! Rozdymka mnie atakuje! Ła! Pół serduszka mi zostało! Bo na rozdymkę wpłynęliśmy! Rozdymka chciała nas podhaczyć, czujesz? Na samym powrocie! Ale patrzcie, delfinka mamy normalnie w domku. No i elegancko. Dajcie mi coś zjeść. Już ci robię jedzonko. Jak się sadzi ziemniaki? Mamy! Nie skaczcie mi po moim... Jeszcze raz skoczy po farmie, to normalnie z siekierki dostanie. Sadzimy marchewki. Dobra, spójrzcie, jak teraz JJ-ka będzie przepięknie. Ale nie po to zrobiłem nam szkło, żebyś ty robił takie okna. Zrobiłeś nam szkło? No, trzymaj. Nic mi na ten temat nie wiadomo, tak? Trzymaj, bo budowniczy. No przetopiłem nam piasek. Pani JJ-ko, czy tak pani się podoba? Nie no, przepięknie. Ale z tej strony, o Jezu, to ten dom jest za mały. Jak za mały? No nie ma już miejsca na naszej wysepce. No tak, jeszcze jedno powinno być. O dobra, daj. Pięknie jestem, teraz jest przecudownie po prostu. No i dawaj jeszcze jeden klocek. Ja daję całe 6 na 10. O. Śliczny, śliczny, ja się jaram w opór. JJ-ka, zobacz, co ci zrobiłem w domku. Idę zobaczyć. No, też idę. Chodź. No i wejdź do domu bez otwierania drzwi. Fotokomórka! Ogo! Widziałeś? Jest inteligentny dom. A jak? Mówisz, masz. Wszystko gra i buczy. To jak powinno być. Wchodzi, zamyka się, otwiera. Nie no, coś pięknego. O, szaku jako... Ops, niechcący ci nadepnąłem na grządkę. Ops. Dobra. No i dostałem rykoszetem. Co ty masz tam na tej zbroi? Zbroja, ochrona przed wybuchem, ciernie jeden? Ochrona przed pociskami. Ciernie dostałem. Masz, JJ-ka, oddaję ci te itki, bo ty jesteś najbardziej narażona tutaj na śmierć w tym odcinku. No, ja bym chciał powiedzieć tylko tyle na obronę JJ-ki, że tylko ty, Farel, w tym odcinku zginąłeś. No właśnie. Kurde, najgorzej. Ja jeszcze bym proponował gdzieś tutaj zanurkować za jakąś skrzynką. Tu w sumie koło chaty nigdy nie nurkowaliśmy. Co to jest? Patrzcie, obok domku. Stój! Bije! Ty! To jest portal do endu pod domem? Co? No zobacz! Nie. Mówiłam, że pod latarnią najciemniej. Zobacz! Skrzynia nawet jest. Gdzie skrzynia? Jest skrzynia! Obok. Ognista kula? Złote jabłko. I złoty koń! O, chłopie. Złota zbroja na konia, ale po co mi ta zbroja na konia? Czyli z tego co rozumiem, w następnym odcinku gdzie idziemy? JJ-ka? Do Netheru. Do Netheru. Brakuje nam tylko jednego bloku obsydianu. Szaku, jak się robi obsydian? Szybciutko. No, lawa i woda. Lawa i woda. Dobra, proste. Mamy wiadro? Nie. A dobra. Ale mogę zrobić, nie ma problemu. Czyli widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi, co dalej się wydarzyło, zostawcie łapeczkę w górę. 10 000 łapek i wrzucamy kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.